Ja chcę, żeby pan dobrze wyglądał. Cześć, dzisiaj przyjechał do nas pan Adam z Katowic. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adamie, jak to się stało, że pan trafił na naszą firmę? Przyznam, że nie pamiętam. Najprawdopodobniej przypadkiem znalazłem waszą firmę w mediach społecznościowych. Spodobała mi się formuła, według której działacie i stwierdziłem, że spróbuję nawiązać z wami współpracę. Czy poczuł pan różnicę w takim tradycjonalnym zakupie samochodu? Tak, szczególnie dla mnie istotne było, żebym nie musiał poświęcać dużo czasu na zakup i weryfikację samochodu. A jak przeprowadzaliśmy weryfikację, to czuł pan się spokojny o to, jak ona zostanie przeprowadzona? W ogóle może pan coś opowiedzieć, jak panu został przedstawiony samochód w czasie weryfikacji? Weryfikacja była przedstawiona w sposób bardzo profesjonalny. Pan weryfikator w bardzo dobry sposób komunikował się ze mną. Konkretnie, rzeczowo rozmawialiśmy też na nieco wyższym poziomie. Pan weryfikator, wiedząc, że mam pewną wiedzę o samochodach, potrafił rozmawiać ze mną w taki sposób, że uzyskałem wszystkie niezbędne informacje. Pożyczy mi pan samochód na weekend? Będziemy negocjować. Dziękuję bardzo za zaufanie. Z wami widzimy się wkrótce. Czołem. No.